Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gears 5. Mam nadzieję, że podoba wam się seria. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przechodziliśmy przez budynek pełen zainfekowanych debeków. Co, no, troszeczkę nas zaczyna niepokoić ze względu na to, że rój, czy też ścierwa, czy jak to tam nazywa się, czy szarańcza, nasi przeciwnicy mogą przejmować nasze wsparcie wojskowe i obracać je przeciwko nam, co jest troszeczkę no, niebezpieczne, jeżeli się na to tak patrzy. A teraz ciąg dalszy poszukiwania Carmina, Kate, Markusa itd., itd. Zaczynajmy. Akt pierwszy, nadchodzi zima. Troszeczkę poczyniłem zmian w ustawieniach graficznych. Powinno być znacznie, znacznie lepiej teraz. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie powinno aż tak bardzo lagować. I nie powinno aż tak bardzo ciasteczkować grafika, wiecie? No, amunicja nam się przyda i to nawet bardzo. Ewidentnie tędy na górę nie wejdziemy. Z Delem staramy się przedostać dalej. Ja cię kręcę, jaka to jest rozwałka. Te potwory. No, tutaj jest horda naszych żołnierzy, którzy zostali zmasakrowani. Kurczę, zapomniałem, o czym mówiłem. Nieważne. Co my tu mamy? I zaproszenie? Celebrating our summer births. Okej, okay. Letnia ulotka reprodukcyjna osady numer 2. Twoje dzieci, nasza przyszłość. Okej. Okay. Jak pamiętamy też, pani minister Jean również poddała się swojemu programowi rozrodczemu. O, dobra. Potrzebujemy tarczy. Tarczy nam się bardzo, bardzo przyda. Co nad nami? Oto lipa. Lipka, naprawdę wielka lipka, to lipka. No, w końcu udało się. Nie wiem, jak długo można czekać na to, żeby on w końcu uruchomił tą piłę łańcuchową. JD ewidentnie się troszeczkę dzisiaj ubrudzi. Ewidentnie się troszeczkę ubrudzi. A po drugie, brakowało mi tej gry, zrobiłem sobie przerwę od nagrywania do tego. Pozwólcie, że się pobawię. Wstawaj. Wow. To była naprawdę niezła, harda walka. Dobra, zrobiłem sobie przerwę kilkudniową od nagrywania. No i tak wiecie, troszeczkę brakowało mi tych wszystkich efektów w tej grze, więc to by się nie pobawić, tak? A przeładujemy broń, żeby być przygotowanym na nagłe wystąpienie. Ho, lolo, witam was, drodzy widzowie. Tak, wrażenie można. Znaczy, po części dobrze, że nie zrobili czegoś takiego, że nie można wygłupiać w tej grze, bo
cały ten feeling by się, wiecie, nie czuło tego. Czyli teraz z tymi bajerami będziemy się bić? Jaki bajer? To trzeba uważać, że na tą całą hordę nie trafić. Kurczę, ich tutaj porościnało. Jego, ją ewidentnie. Irsów naszych. A, to bądźmy przygotowani na każdą... No. Yo. Jak ja ich mam pokonać, kurde bele? Co mi dupcie? A, w budynku nie wykorzystam rakiet. Nie, wykorzystam. James, do you read? It's all copy, Dad. Loud and clear. Wow. Heads up. That flock thing's made up of leeches. Yeah, we know. They're messing with our comms somehow, but Baron's got a squad cleaning them off the radio towers. We're at the theater. Are you close? Down the street. We're on our way to you. Okej, czy widać Markus? No cały czas, jak to na ojca przystało, martwi się o swojego syna. Interesuje się, co się z nim dzieje. Ale kurczę, walka z tym rojem to, o ja cię kręcę, harda była. Widzę cały czas wszędzie te egzekutory, bo to jest główna broń debeków naszych robotów. Mam jakiś tutaj girsów. No i teraz pokażę wam, jak się korzysta. Jest feeling skorzystania. Pistoletu. Ja cię zobaczcie, jaką pruję. Gatlingana ma nakrętnego, tego co widzę. Potężne obrażenia. Wiecie, fajna zabawka, tak? Ja jeszcze nie potrafię zbyt dobrze z niej korzystać. Ale wiecie co, z chęcią przyjmę takie działko Gatlinga. Okej, ale nie aż takie bliskie spotkanie, co? Gdzie są przeciwnicy? W tamtym rejonie. Świetnie, mam amunicji. James, over here. Udało się. O, Kate jest. Jest Markus. Cześć. Tak się bardzo ciągnąłem w grę, że zacząłem nie zwracać uwagi, co się dzieje wokół mnie. Mam nadzieję, że to bardzo to nie przeszkadzało wam. Fajnie, że fajnie, że się wciągnąłem. Dobra, udało się. Amunicja? Proste.
Skąd to nie mają aż takie zasoby ci nasi przeciwnicy naszej broni, czyli lancerów? Bo to jest naprawdę, naprawdę wielka ilość. Well, at the theater there was a group of evacuees there. Lost contact with them an hour ago. Okay, we'll round them up and get them to safety. And Baird, if anyone calls for reinforcements, don't do it. Roger that, but there's a lot already out there. Understood, Control. We'll keep an eye out. Washroom? Ej, tak jak, znaczy jeszcze pewnie tego nie mówiłem wam. Ale moi drodzy, aktualnie zawieszam, jeśli chodzi o odcinki z Borderlandsa i będziemy na razie robić tylko streamy z Borderlandsu, więc na razie będziemy mieć codzienną serię z Gearsów, moi drodzy. Czas trwania tak. Tak, ponieważ chcemy do ocucenia. Medyczny może ocucić powalonych członków twojej drużyny. Tak, to chcemy na Jacku. Czemu wy się tu schowaliście w garderobie? To jest jakieś miejsce z super spotkań? Okej. Okay. Średnio widać graczy, czy postaci naszych. Jay Stratton. He was in the play that's running here, right? If you're worried, don't be. Jace can handle himself. No co my tu mamy? Zapalniczka. Stara zapalniczka. Ktokolwiek używał tej zapalniczki, robił to bardzo często. No ewidentnie. No, fajna taka znajdźka, co? Też mało tego. Mało połączona chociażby z grą, albo jakimiś, wiecie... O mój Boże, tak, granaty! Jakoś z fabułą, ale... Okej. Okay. Granat to... Znaczy, zapalniczka to zapalniczka. Może Markus będzie chciał zapalić. No, przygotujmy się. Hey. You okay? Yeah, I'm fine. Just a headache. No, okay, za często ma te bóle głowy, wiecie? Damn it. Nothing. If people were here, where'd they all go? Maybe they got out. Let's get that curtain open. Rozsuńmy kurtynę. Oj, wiecie co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A czy mogę wejść tutaj na górę, proszę? Amunicja zawsze się przyda. Jacka na razie nie musimy do niczego wykorzystywać. A tutaj widzimy nasze... Rozwalony debeki, kurczę bele. Czy to oznacza, że tutaj naprawdę są aż takie wielkie hordy przeciwników? Okay. Let's try this one. Guys, we got a problem. A corrupted DR1? That can't be good. Look behind it. The evacuees. They're all dead. Just stay quiet and try to get out. Oh, god damn it! Kill that thing! What? Frag out! Oj, za bardzo się odbił. No nawet nie. Throw it, frag! Jack Black! O, jeszcze się obudziły następne. Ale mamy o tyle szczęścia, że one nie korzystają z broni. Wow. Zbyt blisko. Damn it. Ale
Ja szczerze nawet się cieszę, że on się obudził, a nie skradaliśmy się. Wygląda na to, że jest więcej zabawy, no. Muzyka świetna, po prostu świetna. Ale... Wiem o tym, że na ja znam tego potworka, ponieważ mam go w intrze tej serii. Ale szczerze... Nie, o tutaj cała masakra, kurczę. Straszna. Ale chodzi o to, że... Ja cię kręcę, że te potworki potrafią tak nie wiem, zmutować, tak zmienić nasze roboty, że one, wiecie, tworzą aż taką abominację, że wielki mech, kurczę, z działkiem obrotowym, z trójstrzałowcem. No przecież to się w głowie nie mieści. Dziwne. Idziemy dalej. Chciałem otworzyć kulturalnie, czy nie? Theater evacuees didn't make it. Tu nie. Cole, Foz, the Carmines? What's their status? Lizzie made it back to her convoy, but she keeps getting rerouted. Clay found a Raven out, but I can't reach Cole or Foz. You heard from them? No, not yet. But we'll keep looking. Okej, czyli ewidentnie grupy uchodźców nie udało się uratować. Zostali eksterminowani. Czekajcie, muszę sobie podkładkę na myszkę przesunąć. Troszeczkę ręka mnie boli dzisiaj. 11.08, kiedy nagrałem. Boże, jak ja dawno nie nagrywałem tej godziny. Dobra, co my tu mamy? Pazur. Pazur, pamiętamy, całkiem spoko był. Mam jakąś paletę. Pogromem. Moim zdaniem pogrom nie jest aż taką świetną bronią. No ale wiecie, gusty guściki. Gustek się nie... dyskutuje. Ale granaty odłamkowe oczywiście przydadzą się. Tylko jeden? No cóż, szkoda. Embry, a quick musical. Wybaczcie, jeżeli będą jakieś lekkie zacięcia i tak dalej. Holy shit. Wow. Doctor, where are you? Command just called it. Pull out. Evacuation's over. Control, it's Delta. You're breaking up. We're at the theater. Say again? You gotta get out of there, kid. They're letting the settlement go. Wait, can't we use the Hammer of Dawn? Not when I can't target the damn thing. Just fall back to the main gate. Baird, we're stuck on the other side of town. Phoenix, Lizzie here. You're at the theater? Lizzie, thank God. Affirmative. I've been diverted like 6 times. I can pick you up. Coming your way now. We'll be here. Delta out. In here, come on. Yes, call. Hey! Whoa, 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 it's us. We, brought company. O nie! Brumak. Czy tam Rojak, czy jak on się nazywa w tej części? Szybkie przejście w dół. A strzelamy mu w bombę. Pęcherze, jak to teraz Markus teraz powiedział. Jak widzicie, on ma potężne dwa działka na łapach. Plus do tego jeszcze wielką rakietnicę na łbie. Właśnie, Cole. Jestem ciekaw, co Cole ma zamiar zrobić. Dobra. Przed nami! Nie mogę, jak on cały czas we mnie pruje. Oh,
Guy's got a mouth full of boom! To mi się podoba, moi drodzy. To mi się podoba! To już nie, mniej. Wszyscy uchodźcy poumierali. So Dell, see any friendly faces you recognize? Maybe that's the peaceful protester who broke my nose. You deserve worse than a broken nose. Why don't you show me what I deserve? Stop! Enough of this shit! You're a goddamn coward! A coward? Wow. Well, have I got news for you. Bars. Don't. Guess who ordered the first shot, Del? Directly into those peaceful protesters of yours. Oops. Yeah, that's right. Lieutenant Pedigree there. Guys, come on, guys. I mean, they were throwing incendiary... But the whole thing was confusing, all right? I didn't mean to have it happen. Never mind. Gower's here! Czy okazuje się, że rozkaz wydał Sam James? We can discuss this later. Come on. Osiągnięcie dostałem. Jej. Trochę przykro. Co? Jeszcze więcej? Teraz by młot świtu się przydał i to tak mega mocno. No, we need that hammer. Czy James oszalał? Jezu, przeżył. Myślałem, że nie przeżyję tego. O! O, shit! Kolejna zła decyzja.
O mój Boże. Ciasteczkowy potwór powrócił. Ale o mój Boże. Grafiko, wczytuj się szybciej. Boże jedyny, no nie jesteś aż tak ułomna. Should we bring him along? Yeah, sure. Why not? All right, come on. Okay. Jack is with us. So what's your issue with Jack anyway? Besides spending half my life hiding from Cogbots? No issue. See? I told you it's not you. Hey, czyli teraz mamy Kate i Del. A co się stało z Jamesem? Him decide that. Hey, it's her. Your funeral. Can't come here with cog weapons. Hand them over. You know who my father was, right? Who my mother was? And yet you're the one in cog armor. Go figure. Man, we're not giving you shit. Just do what they say. Fine. You can pick these up on the way out. I'm through. Ciekawe. Co się stało z Jamesem? I z całą naszą ekipą z osady, którą wycofaliśmy. I co się stało z młotem świtu? Na pewno ta gubernatorka Jean, czy kto tam, jak ona się tam nazywa, nie jest na pewno zadowolona z obrotu spraw, ponieważ zakazała użycia młotu świtu, ale no to... James chyba tym razem... James tym razem chyba podjął słuszną decyzję, taką... Wiesz, jak ona się nazywa? Taka, że wiecie, nie ma żadnych innych opcji. Konieczna, o, czy jakoś tak, jak to tam było w pierwszym czy tam drugim odcinku oni powiedzieli. Tym razem chyba... Coś, kurczę, podjął chyba dobrą decyzję, ale nie za dobrze poszło. Zamierzony plan poszedł ok, ale plan następny już tak, znaczy już nie plan następny, tylko sytuacja po wykonaniu planu się zepsuła. Ewidentnie tamten młot świtu był zepsuty. Raz mógł wystrzelić, ale następny raz. Ale później już zaczął się zacinać. Kurczę, jestem ciekawy. Jestem teraz mega wkręcony, więc możecie się. Możecie być pewni, że ja będę siedział, tłukł tą grę, aż będziecie mieli wszystkie odcinki zrobione. Albo przynajmniej większość. Mam nadzieję, że wam się seria podoba. No i jeżeli ktoś czekał, właśnie będziemy prowadzić teraz Kate. Z bólami głowy. A jak wiemy, to ma fabularne zaznaczenie, więc... Piszcie w komentarzach. Będę to cały czas powtarzał. Jeżeli chcecie, żebym nagrał jedynkę i czwórkę... Znaczy nagrał. Postreamował. Raczej będę streamował jedynkę i czwórkę. Więc... Dawajcie znać. Co to? Flecik? Ręcznie wyrzeźbiony flet z czerwia. Okej. Okay. Co my to mamy? Fresh fish, yeah. And I'm really... happy to be here. Ten sarkazm. Musimy iść pogadać z przywódcą osady, ale najpierw bierzemy komponent, bo jak zauważyliście, mamy tutaj w lokacji ich aż 106. Albo 36, nie wiem, ale no naprawdę dużo do znalezienia, a mamy dopiero 30 minut.
welcome! Now get the hell out. A, daj ziomek. Come on, Boyd. I can't see. It's got worms! Ojej, rybki umierają. I to jest taka osada rybacka, rozumiem. Hey, Cod! Want a whiff of this? Stinks almost as bad as you. O, Del za takie teksty to lubi spuścić manto. Rosrę mamy iść? Dobrze, a tam na górze co nie ma? Zerknijmy tylko na szybko, czy nic na górze nie ma i polecimy dalej. Nie, zamknięte. Za nami Del, Jack lata. Ciekawy młody. Faszystów. Nieźle, dobre. Jakby co, pamiętajcie, w tej serii nie będę starał się za bardzo znajdywać znajdziek. Tylko to, co mi się trafi, albo to, co mnie zainteresuje, postaram się złapać. A tak, to wiecie, bardziej na fabule chcę się skupić, żeście mi też... Fajne odczucia z oglądania tej serii. Kogo my tu znajdziemy? Kto jest tym przywódcą? Why do you think Norsko and Lena went north? Because they're cowards. Okay, that's it. I'm done. Okay. Oh shit. Here we go again. Ja cię kręcę. Nie wiem, dlaczego aż tak bardzo FPS-y spadają. Wybaczcie mi najserdeczniej proszę was o wybaczenie. Chiefs through these doors, down by the steam farm. Okej, to idziemy pogadać z przywódcą. Okay, wchodzimy. A ty kto? Dzień dobry, recepcja? Ja cię kręcę, ile wy macie amunicji. Hang on, I'll let you through. Steam farm's down the hill. Can't miss it. Okej, dobra. Czyli widzimy teraz zupełnie nową lokację, taką... Niezwiązaną z koalicją, takich, wiecie, ludzi, którzy nie należą do koalicji. Uważają nas za faszystów? Nieźle. Ciekawe. Ciekawe podejście wyrzutków. Rzutko. Nie wiem, jak oni się teraz nazywają. O, wiecie, właśnie o czymś takim mówię. Jak zobaczę, to wezmę. Jak nie zobaczę, to nie wezmę. DBs are the reason my old man left the cog back in the day. Didn't trust him. Ciekawe. Outsidersi. O, nazywają się Outsidersi. Skądś znam tego zwierzaka. Nie wiem czemu, ale skądś go znam. W poprzedniej części często... Czy często? Na początku można było go spotkać. A Del to chyba się zaciął ewidentnie. O, piechotki, skład broni. Zasady, dobrze. Freddy and Norsko too. To hell with their nasze roboty. They totally screwed us. I can't mod tech from old trackers like she did. I don't have the tools because she took those too. A professional never blames her tools. I'm not blaming my tools. I'm blaming Lena. Jak zwykle każdy woli zrzucić winę na kogoś innego. O, kolejny komponent. Dobrze, zbierzmy. Pociągniemy sobie troszeczkę dzisiaj dłużej, tak delikatnie. Zobaczymy, no wiecie, sam końcówka odcinka jest taka trochę nudna teraz. Dlatego dobrniemy do jakiegoś momentu fabularnego. I w... O, ja cię. To jest retrospekcja części czwartej. Pamiętamy tą scenę. Tego wielkiego typa, to był jej wujek. Yeah.
Yeah, let's just get to the steam farm. Okay. Okay. Ta scena to było praktycznie na początku gry Gears of War 4, kiedy osadę Outsidersów, wyrzutków, czy jak to tam kto woli ich nazywać, zaatakowały właśnie Rój, czy Szarańcze, czy kto tam jak tam woli. I... Guessing the giant worm did most of the work there. There we go. My good girls. So pretty out in the sun. Bardzo i tak naprawdę przez wydarzenia z napadu na osadę właśnie tych outsidersów praktycznie cała fabuła się pociągnęła dalej. W części czwartej. Nie chcę wam za bardzo zaspoilerować, ale... Chyba sobie już zdaję sprawę, kto to jest. Tutaj. Ona chyba chciała skopa otworzyć te buty, bo się tak przymierza. We're looking for the chief. Old guy, smells like beer. You seen him? Oh! Kate. Uncle. To jest jej wujek. A lot of cogs been out here to make their pitch. Never imagined they'd send you. Guess they thought you'd hear me out. And what do you think? I think you need a new decorator. He's supposed to keep him away. How's that working out for you? Nah, not too well. It's good to see you again, Kate. You too, Uncle. Now go pack up. You're leaving. Am I? Look, man, we've convinced every other village to enlist. You're the last holdouts. Cog, outsider, look, it doesn't matter. It's time to fight these things together. No. It's time we end this conversation. I'm sorry, young ones. You can find your way out. Uncle! My mother's dead because she thought we could make it alone. So go ahead, send us away. But if you do, I'll be back. To bury whatever's left of you and the people behind these walls. And I think you know it. Shit. How often do they attack? Lately, every day. They do that every day? No, they don't. Come on. Okej, okay, czyli teraz bronimy osadę. On sobie wziął największą giwerę, a ja dostałem pistolet. Uncle, we're gonna need more ammo than this. Grab what you can find. Until then, use knives, fists, hunters. Anything you got. Guns begin. They breach the lower wall. Help me clear him out. Czyli mamy nowy typ przeciwnika. Myśliwy, tak? Była jakaś broń? Tak, to jest broń! Halo! A nie, to pistolet! Wow, aż gra mi przycięła się tak solidnie. Gień, ziomek! Czy ktoś mi pomoże? Wujku, podnieś mnie! Dziękuję. Wybraj ewidentnie złą osadę z zaatakowania. Ja do Boltoku się przyda. Szczerze, łuk też się przyda, no. Oła, rozsadziłem. Przeciął mu przez głowę, lol. Wiecie, łuk to jednostrzałowa broń, która strzela wybuchowymi bełtami. This will work. Uncle, we cleaned him out. Then let's get the gate open. We gotta clear this entire village. Oj, będę mógł wam przy okazji pokazać, jak działa młocarz. Powiedziałem, że... It's coming! It's coming! Wow, pomiot! Zion! Uch.
Jak widzicie, strzela trójkami, więc... Chyba został cofnięty do wersji poprzedniej, że nie strzela pojedynczymi pociskami, tylko trójkami, tak jak w jedynce, z tego co pamiętam. Ale na ten moment ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli się pomyliłem co do broni w ostatnim momencie, to możecie mi poprawić. Jak nie pamiętam wszystkiego. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj 41-minutowy odcinek, nawet dłuższy wyjdzie. Przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Zachęcam do pozostawienia łapeczki w górę, komentarzy, no i oczywiście subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i to, ja byłem Troczek, to była gra Gears 5. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Hej, hej!